Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka. To jest kolejny odcinek opowieści z niani. Mam nadzieję, że ostatni odcinek wam przypadł do gustu. A teraz zanurzmy się w naszej cudownej przygodzie i kontynuujmy grę. O, to skrzynia pełna złej karmy. To może być pułapka. Zajmę się tym nom. Ciężki przeciwnik, ale dałam radę. Dobre. No, spisaliście się. Wymyśl, jak ty nic pomił, skoro już tu przyszedłeś, mogłeś przynieść po drodze brudne miseczki. Oj, mamo, robisz mi obciach przy przygodystach. O czym to ja? A tak, spisaliście się. Co prawda, mój wir wymaga jeszcze wiele pracy, ale dzisiejszy dzień był wielkim krokiem w kierunku rewolucjonowania magii. Oto wasza pieczątka. A co z nagrodą? Współpraca ze mną to wystarczająca nagroda. Nie. Straszna z ciebie bucówka, młoda damo. No ale darowanej bułę... No ale darowanej bułce nie zagląda się w kruszonkę. Macie dwie porcje perzet mleko, jedną manę mleko i niech straty. Jeden miauliksir. Och, dzięki. Macie też 50 nianów na piwku. No i gitarę. Udało nam się troszeczkę. Możesz wykonać więcej zadań. Drużyna Bednasy 20 punktów doświadczenia. Dzięki. Dobrze, może tutaj zajrzymy? Nie możemy. Na olśnienie, dobrze. 500 kotów umarło na olśnienie. Chodźmy porozmawiać z tym magiem. Alchemikot! Czego chcesz? Nie widzisz, że nadzoruję niezwykle skomplikowaną procedurę umagiczniania mleka? Bez tego nie mogłabyś kosztować pysznego i uzdrawiającego mleka perzet. A, niczego. Nie chcę z tobą gadać o perzet mleko. Czym mogę pomóc w tak piękny dzień? Niezmiennie oferujemy wszystkim dobrym kotom najlepsze magiczne mleko w świecie. Dodatkowo dziś w promocji mamy pamiątkowe figurki wielkiego kłębka mocy oraz kłębkowe magnesy na kaloryfer, które oczyszczą twój karetą ze złej energii. Potrzebuję mleka. Kupimy mleko, nie? Perzet mleko. Mam kupon też w ogóle. Kupimy za 15. Tutaj mam dwa, nie, tutaj też mam na mana mleko, to też kupimy. Dobra, może wystarczy. Dzięki, kupiłam sobie, kurde, chciałam spotkać mistrza Jodę i nie mogę, no, szkoda, bo bym chciała. No, mistrza Jody się dostać, pozwólcie mi, proszę. A, chcę do mistrza Jody. Ale wy jesteście, no, my sknery nie chcą mnie wpuścić. Ja bym chciała do mistrza Jody. No i dobra, no to wychodzimy w takim razie. Pogadaj z kotkami, dobra, tutaj już byłam. Czy ja mogę wyjść z tych wrót w ogóle, czy... Czy jeszcze tutaj mam coś ciekawego do zrobienia? Aha, nie wyglądam na bardzo ważną. To nie mogę tu wejść, no dobra. To się rozejrzyjmy. Powodzenia w przygodzie, Mrutair, dzięki. Może tutaj wejdziemy. Ło. Tam się jakaś tragedia rozegrała, patrzcie. Nie godzi się przeszukiwać wielkiemu... przekazać wielkiemu strażnikowi wrót. Musi być w 100% skupiony na obronie zakonu. Ale tam się coś stało. Ktoś napisał coś na tej skrzynce. Remont sali cierpienia, nie wchodzić. No tak, to przez ten incydent. Co tam, Naruto? Zostanę królem piratów. Znowu zapomniałeś wziąć leko, Miauruto. Potem gadasz głupoty i dziwisz się, że nikt cię nie szanuje. To wejście do męskiego dormitora, nie powinnam tam wchodzić. Oj tam, nie obrażą się. Nie będę jej przychodzić, gdy zagłębia istotę punktu. Och, senpai, to musi być takie ekscytujące podróżować w boku tak zwanego przygodysty. Czego się tutaj dowiemy ciekawego, czy nie? Co robić? Co robić? Kotarzyna.
Dobra, chodźmy. Może naszego mistrza. O ile będzie tutaj, jest nasz mistrzu. Mistrzu! Pamiętaj, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę! Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Matko boska, dajcie spokój, jak to się w głowę normalnie bierze i wryje. Ale wiecie co? Powiedzieć wam coś? Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Mamy pole treningowe. Kakashi! Kaszalocie! Brawo, twoja pierwsza przygoda, nie przynieś nam hańby! Gdzie w ogóle... A tu jest świątynia Kotubisa, tak? To jest tajemna... Nie... Oznacza, nie interesuj się. O rany, przypomniał mi się, że zapomniałem wziąć od Kotasiego sensei'a kociołek craftingu. Musimy się koniecznie po to wrócić, zanim wyruszymy w dalszą przygodę. Chodźmy, pewnie nadal jest na placu treningowym, to niedaleko. Brak kociołka w drużynie to srogie zaniedbanie. Masz szczęście, że jestem zbyt leniwy, żeby wypisać ci mandat i skończyć się na pou... i skończy się na pouczeniu. To tak, gdzieś jeszcze jakaś babka była, która chciała chyba ode mnie pomoc w jakiejś tam przygodzie, ale nie jestem 100% pewna. Nie ma co tu wchodzić, tak nie stanie stać się na dobrowolną obowiązkową składkę. Dobrowolną obowiązkową składkę, no świetnie po prostu. O, jest tutaj ta babka. No już, bez oczekiwania się, wchodźcie do magazynu, ja? Okej, wchodzę do magazynu, ja? No dobra, bierzmy te szczury i je łapy, najlepiej je zapędzić w róg. O Jezu, to nie jest takie łatwe. Te, Inka, chodź tu. Mamy szczura, mamy dwa szczury. Jeszcze jeden szczur. Chodź tu, szczurze. No ale tu. Szczurze. No co za wredne normalnie. Nie chcę się za nim łazić. To ja poczekam, może tutaj przyjdzie. Co ja będę głupia za myszą latać, ale coś za szczurem. Toż to się nie godzi, dobremu przygodyście. Powiedziała i tak za nią goni. Mam cię. No nie, jeszcze jeden. Ło, wow, to król szczurów! Fajto! Będziemy walczyć z królem szczurów! Otruł nas! Śmierdzący szczurze! Zginąłeś! Oh yeah! Ojej! Nie zamierzam w tym grzebać. Czy nic tutaj nie ma takiego, a w tej skrzynce? Brzydęcząca zabawka. No, to zawsze warto się rozejrzeć. Jak widać. Gdzieś tutaj jeszcze jest jakaś otwarta skrzynka. Tutaj są jakieś dwie, ale... Dobra, idziemy. Nie ma co. Przynajmniej zrobiliśmy kolejną misję. Widzę, że wam się udało. Świetnie. Będę mogła naprawić absurda podobnie. Bu, bu, pip, pip! Tak jak się umawialiśmy. Oto magiczny artefakt. Wygląda bardzo imponująco. Jak działa? To legendarne magiczne pazury... Plus 1000 do miłego, niegroźnego smyrania kotków za łóżkiem. Jezus Maria. Czuję się lekko oszukana.
Poza tym przyzywa worek karmy od czasu do czasu. To najlepsza artefka, o jakim słyszałam. Pojawiła się karma, nom. Cóż, umowa jest umową, a przedmiot jest ewidentnie magiczny. Poprosimy pieczątkę. Mam pieczątkę zagranicznych magicznych przygód. To brzmi niczym typowy dysonans między ogłoszeniem o pracę, a faktycznym zadaniem. Ale darowanej pieczątce nie zagląda się w tusz. Bywajcie, powracam na zielone pastwiska Bułwarii. W mieście szaleje plica, ale bramy miasta są na terenie objętym kwarantanną. W takim razie idę się upić. Poczekaj, może że powiedzieć coś o hodowli bułek? Nie chcę słuchać o hodowli bułek. Bywaj! 20 punktów doświadczenia. Dobra, to idziemy najpierw do naszego Kakasiego. Skoro nas tutaj poinformowali, żeby właśnie ogarnąć tą sytuację, to pójdziemy do Kaszalota porozmawiać z nim na polu treningowym. Co tam, Kaszalot? Wygląda na to, że wreszcie sobie przypomniałaś o kraftowym kociołku Murfail! Sorry, bo on ciągle Murfail mówi. Przegrałem zakład z mistrzem Kotoarii. Byłem przekonany, że miną 3 dni, zanim się zorientujesz, że go nie masz. Wciąż pozytywnie mnie zaskakujesz. Oto twój podróżny kociołek i zeszedł do zapisywania kraftowych przepisów. Spójrz przy mnie jeden eksplodujący furbola, bo pewnie znowu zapomniałeś, jak je stworzyć. Niestety, wystarczy jedna dawka kocimienki, jedna uncja karmy strzelniczej oraz brzdęcząca kulka jako baza do bomby. Dokładnie, masz tu składniki i zrób jednego furbola, klikając Y, potem przedmioty, ważne rzeczy, kociołek i wybierając przepis. Okej. O Jezu, jaka jestem głupia, przecież to jest ten kociołek. Stwórz przedmiot. Tak, stwórz. No co, udało się. Brawo, Murfail, masz jeszcze jednego przeciwowego furbola na drogę i nie przynieś nam hańby jak zwykle. Pamiętaj, że furbole są drogie i rzadkie, więc należy ich używać tylko w ostateczności. Oczywiście możesz je stosować wyłącznie w walce za pomocą niesasyńskiej techniki rzut furbolem. Dzięki niej możesz zadać potężne obszarowe obrażenia ciepełkowe, które mają szansę oślepić wrogów. Tak, naturalnie. Możesz też u mnie kupić więcej furbali, jeśli jakimś cudem uda ci się uzbierać trochę pieniędzy. 50 mianów sztuka. Tak, sensei. Okej, no to idziemy do świątyni Kotubisa. Mam nadzieję, że to jest tutaj ta świątynia. Chyba, że sobie drogowskaz zobaczmy. Dzielnica świątyń, no to na pewno tutaj chyba jest świątynia Kotubisa. Kotubisa, no pewnie, papier toaletowy, no to jak mordę szczelił. Świątynia Kotubisa. Kotan Chamon! Mamy Tutenhamona w wersji kociej. Czy to drużyna do egzaminacyjnego zadania w pod pantoflu? Tak. Co za bieda. No trudno, w końcu jest epidemia pchlicy i darowanej drużynie nie zagląda się w doświadczenie. Wasze zadanie polega na wejście do krypt pod świątynią. Dochodzą stamtąd dziwne odgłosy i nikt nie wyszedł stamtąd od miesiąca. To pewnie jest ta mistyczna piwnica Izy na 100%. Ja wam mówię, a Kotanhamon pilnuje wejście do kociej piwnicy, więc wiecie, uważajcie. Podejrzewam nielegalną bibkę w godzinach pracy, macie sprawdzić, co tam się dzieje. Iza tam trzyma swoje zwłoki. Czemu sam nie sprawdzisz? Niestety nie jestem w stanie sam tego zrobić, ponieważ mi się nie chce. Jest to przeciwność losu, której stawić czoła nie jestem w stanie. Poza tym, jako najrasowszy z bezwłosych kotów i gatunek zagrożony wyginięciem, nie będę się kalać takim zadaniem. Rozumiem. To tak poważna misja, że Wielka Rada miała plan udzielać ci miatanku licencji na bojowe używanie mleka święconego. Plus dostaniesz jedno darmowe mleko święcone. Wykwintnie. Mlekiem święconym mogę ponieść powalonego towarzysza w walce. No to nieźle, druga szansa. A moim zdaniem te podziemia to drobne zadanie, więc wpiszę wam jako wolontariat. Tak działa wolny rynek. Albo dasz mi standardową stawkę za podziemia, albo będziesz miał w głowie związek zawodowy przygodystów niani. No dobrze. Tak się podcina skrzydła uczciwym przedsiębiorcom i przetrąca delikatne kostki niewidzialnej łapki wolnego rynku. No dobra, kochani, ale w takim razie moglibyśmy na dzisiaj skończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.